Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Święty Marek Ewangelista jest taką postacią, która pokazuje różne zależności, które były w Kościele od samego początku. Popatrzymy dzisiaj tak naprawdę, czy przy takiej ogólnej wiedzy, na to, że był ewangelistą, napisał Ewangelię. Jest to najstarsza, pierwsza Ewangelia, chociaż druga w kolejności. Natomiast najkrótsza i najstarsza. On zaczął. Był tym, który pierwszy się zmobilizował. Natomiast czytając Dzieje Apostolskie, widzimy, że jest to człowiek dramatu. Trzy wielkie osobowości, mocne charaktery: święty Barnaba, święty Paweł i święty Marek. Święty Jan Marek, najmłodszy z nich, dołącza do ekipy ewangelizacyjnej i w tej drużynie ewangelizacyjnej powstaje konflikt, z którym ci trzej panowie, wszyscy święci, nie są w stanie sobie poradzić. Nie dali rady przezwyciężyć konfliktu, który powstał między nimi. I wydawało się, że wszystko było już jakoś ułożone do czasu, kiedy pojawiło się kolejne wspólne działanie i konflikt był o to, czy zabierać Marka, z którym się po prostu pokłócił Paweł. Ale to jeszcze nie było tak napięte, jak do momentu, kiedy była propozycja, żeby on znowu z nimi pojechał. Znowu z nimi był na wyprawie ewangelizacyjnej. I tutaj Paweł mówił kategorycznie nie, a Barnaba kategorycznie, że musi. Do tego dochodziło, że Marek był krewnym Barnaby, to był jego kuzyn, więc rodzina. Z drugiej strony Paweł, który był w zależności od Barnaby, bo był przez niego przyjęty, to był jego pierwszy, można powiedzieć, spowiednik. Pierwszy, który okazał mu miłosierdzie, przyjął go do kościoła, zaufał mu, wprowadził do świętego Piotra. I w tych wszystkich zależnościach, a jednocześnie każdy z nich mocny, silny i pierwszy Kościół, który powstaje z rozłamu, nie tylko z prześladowania, ale z rozłamu. Rozłamu tej drużyny ewangelizacyjnej i Marek ostatecznie mniej jeździ, mniej głosi, a więcej pisze i pisze też Ewangelię. Dzięki temu kolejni pojawili się, którzy zaczęli pisać Ewangelię. Mateusz i Łukasz opierają się na tym, co napisał święty Marek, rozwijając to, już kopiując te słowa, które pisał, które mówił Pan Jezus. Czasami myślimy, że jakieś spory niszczą, bo niszczą, ale jednocześnie są spory, które w momencie, kiedy dbamy o życie duchowe, o jedność z Bogiem, to są spory, które rozwijają. I idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, to polecenie, które Pan Jezus daje, właśnie zapisane przez świętego Marka. Ono stało się możliwe przez to, że żaden z nich nie wycofał się z bycia uczniem Jezusa.
Święty Marek jest tym, który idzie na cały świat i głosi, pisząc Ewangelię. Paweł jest tym, który głosi całemu światu, chrząc i ewangelizując pogan, Greków, Rzymian. Piotr jest tym, który idzie na cały świat przez to, że jest ostoją Kościoła. Barnaba również. I każdy w taki sposób, że ma konkretną misję do spełnienia. Dlatego też patrząc na świętego Marka, bądźmy mu wdzięczni, bądźmy Bogu wdzięczni, Duchowi Świętemu, że się posługuje nim do końca. Natomiast tu ciekawe, to jest końcówka życia świętego Pawła, kiedy prosi o przyjście różnych osób do siebie, gdzie chce być z różnymi osobami, z którymi ma coś jeszcze do przegadania, ale wśród tych osób jakoś na sercu mocno miał położone, że ma tam być przy Pawle, to jest święty Marek, że on jest tym, który przybył, z którym mogli jeszcze porozmawiać. Święty Paweł i święty Marek mogli podsumować życie. To są rzeczy, o których nie wiemy. Wiemy, że się spotkali i że Marek znalazł czas, aby do Pawła przybyć. Niewielu takich było, ale Marek był tym, gdzie miał tę zadrę w sercu, która wymagała rozmowy przed śmiercią i do tego się zmobilizował. To są te momenty, kiedy też i gdzieś my widzimy czasami, że potrzebujemy z kimś porozmawiać, chcemy, żeby do tego doszło. Czasem nie dochodzi, bo nie zdążymy. Czasem nie dochodzi, bo jesteśmy uparci. Święty Marek, na świętego Marka czytamy właśnie dzisiaj z listu świętego Piotra te słowa: upokórzcie się przed mocną ręką Boga. On was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. To jest wołanie świętego Piotra, który też jest w takich różnych trudnych zależnościach i w wielu konfliktach, ale też i to wszystko Bóg w tym prowadzi do rozwoju i do tego, żeby chwała Boża się mogła rozprzestrzeniać. Za świętym Markiem dzisiaj prośmy, żebyśmy różne trudne sytuacje w naszym życiu tak rozwijali, poddając je mocnej ręce Bożej, tak je rozwijali, aby dobro się rozprzestrzeniało, ale też żebyśmy mieli tę okazję, żeby się pojednać albo porozmawiać, rozwiązać jakieś sprawy. Tak jak ci święci, którzy w tym napięciu przez całe życie funkcjonowali. Amen.